Hej, widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać rozkminy, ale nie niektóre, ale musimy zaprosić kogo? Ramzesa! Zapraszamy! Witajcie. Dołączam do gromadki. Jesteśmy wszyscy teraz razem. Może się troszkę wyjść z cienia, bo jesteś w cieniu za bardzo. Noriko cię zasłania. Dzisiaj są obecni bracia Liama, Noriko, Polska. I Angelo, też Polska, chociaż piękne włoskie imię. Super. Jest Liam. Dzisiaj nasz... Oczywiście Ramzes jest. Oczywiście Ramzes jest, tak. Poczekaj, dzisiaj jest nieobecny Baferko. Ale może dlatego, dołączy. Może dlatego dołączy. Mu się po prostu nie chciało. Nie chciało mu się i zobaczymy. Może dołączy, może nie, to się okaże. Okej, dzisiaj mamy 6 rozkmin i zobaczymy, które będą najciekawsze i najbardziej kreatywne, wnikliwe. Widzowie, najpierw. Widzowie, najpierw ja wam coś powiem. Dajesz. Mam dzisiaj esse. Co masz? Mocną esse mam dzisiaj, widzowie. Esse masz? Tak. No to super. Mocno. Dobra, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Ile i kiedy według was powinna zacząć się pełnoletność? Bo oficjalnie jest 18. 16. Mam już wtedy wszystko umiał. W wieku 16 lat będziesz już wszystko wiedział, wszystko umiał. Będziesz jakby gotowy do życia, tak? No. Ma to sens, tylko, że jeszcze ta nauka i wiesz, jakbym miał w wieku 16 lat mieć pełnoletność, no to jeszcze byś musiał skończyć szkołę i te inne. No to prawda. Jeszcze tak jakieś 8 lat w szkole. Tylko chwilę, szkoła nie powinna być trochę krótsza? Nie uważacie, że szkoła powinno być tak z... trochę za długa? 2-3 lata. Odsłuchaj nas, Angelo. Ale powinno być tak z 2-3 lata. Nie, nie zmieniajcie tematu. Nie, poczekajcie, mówiłam o pełnoletności przy okazji o szkole. O szkole może być. Czyli rozumiem, że około 16 lat... Poczekaj chwilę. 16 lat można być już pełnoletnim, dobra, a szkoła powinna być trwać tyle, ile trwa, czy krócej według was? Krócej na pewno. No ale nie z 2 lata, nie wiem, z 7 lat, także mieści już 17. Nie więcej jak 7 lat. 18? No ale to czekaj, byś był pełnoletni tylko 16 i jeszcze byś do szkoły chodził? Przymusowo? Trochę bez sensu, nie? Chyba, żeby się kończyło. Znaczy pełnoletność 16 i szkoła też się kończy w wieku 16. No, może to sens. Tak zrobić. Dobra. Następny. Pełnoletność będzie od 18, tak jak jest teraz. Od 18. Zakończenie szkoły w 17. No tak, bo kończy szkołę średnią, jak się ma 17, 18 mniej więcej. Nie, dobrze mówię? Nie, co ja gadam. Nie, dobrze. Maturę się zdaje w wieku nieco 18 lat. Dobra. Pytanie następne. Dlaczego to żarcie nazywa się hot dog? To znaczy, no hot dog, znaczy no, no to gorący pies. A przecież to nie jest mięso z psa. No właśnie. Więc dlaczego nazywa się hot dog? No właśnie, dlaczego nazywa się hot dog? Skąd się to wzięło? Nigdy nie myśleliście dlaczego? No bo taki, bo czekaj, jest taki pies, który przypomina kabanosa, co nie? No. I ten pies był gorący, co nie? Tak. I ludzie to nazwali hot dog. Może dlatego. Bo to napisano w Google. A według twojej wiedzy? Jak ci się wydaje? No bo wiesz, jakby... No nie wiem, jak to wyjaśnić. Ale spróbuj. Że jakby nie użyto mięso z psa, ale tak po prostu się nazywa. A, tak się nazywa. Ktoś to po prostu nazwał i tyle, no. Nie? Tak po prostu ktoś tak nazwał. No rozumiem. Nazwał tak... Ktoś tak nazwał... Okej, okay, a jeżeli ktoś, na przykład taka bułka, nie, taka jak hot dog, tylko że na zimno, to byłoby cold dog. No. Zimny pies. Cold dog. No, miałby sens. Dobra. Następny pytanie. Jest taki, że się corn dog. Corn dog? Jest taki coś? No jest. Czyli zbożowy pies? Nie! Kukurydziany! No corn to jest ogólnie zboże, kukurydza. Corn dog jest takie coś. No tak, tak, bo są batoniki też. No to jest corn. Taki smaż... Zmarzony hot dog. Okej. Okay. Fajnie. Masz coś do powiedzenia co do kanapek? Jakie są twoje ulubione? Moje ulubione półki. To te półki z sejem. Nie wiem jak wy, ale ja, jak nie lubiłem seja, akurat
akurat jadłem je, bo mi smakowały. A później jak spróbowałem sej, no to mi jakoś się smakował. Nie wiem jak to się stało. I ale... nawet zaczął jeść ser topiony Angelo. Aha, ser topiony. No. Dobry, kolejna rozkmina. Następna rozkmina. Jest, tak, jest takie coś jak to wy chyba wiecie. SpongeBob. Czyli krab, który sprzedaje ja to wymyśliłam. Nie! Co to? Gąbka. Gąbka. Tak, gąbka, to jest taka, która się nazywa SpongeBob. Czyli jafa kolorowa taka to jest. Tylko że gąbka taka. Ale jak to jest, że tam podobno krab sprzedaje... Pan krab taki? Krabo-burger? No to to sprzedaje krab. Krab. W sensie krab. Ja to powiem, no bo wy nie umiecie. To poczekaj, dajcie mu pan krab. Był, robił piesy taką filmę, w której sprzedawał krabobu Ikeje. Nawet to słychać w nazwie, że tam to dawał kraby. On sam jest krabem. Aha. Czyli to... tak jakby jest... Tym, jak to się czyli nazywa? Na przykład... Kanibalem. Kanibalem jest. Jest kanibalem, no tak. Bo... I nawet sam je próbował na początku, żeby spróbować, czy są mniam. A, rozumiem, czyli po prostu czyli krab on jest kanibalem. Tak, bo ponieważ żywi się własnym gatunkiem. No, ciekawe. I to jest bajka, rozumiem, kreskówka jaka? No. Straszna kreskówka. Ja od tej pory, od kiedy się tego to widziałem, no to nigdy nie oglądam SpongeBoba. No chyba, że jakieś horrory o tej grze, no to lepiej. No już ciekawsze, tak? No, o wiele ciekawsze. No dobra, kolejna rozkmina, bo to jeszcze czekaj, zaczyna dobra. Biblioteka. Jest chojonie są z tą... Z tym film, z tą bajką są już mniej straszne niż ta bajka. A, rozumiem, czyli taka bajka horror trochę. Dobra, bo już się biblioteka zaczyna. Dobra, idziemy dalej. Kiedy wychodzi się spod prysznica, można pobrudzić się ręcznikiem, jeżeli się czysty. Kiedy się wychodzi czystym spod prysznica, czy można pobrudzić się ręcznikiem? Tak. Nie. No można, bo jak nie, bo ręcznik jest brudny. Czekajcie po kolei. No bo jak ręcznik jest brudny, zapamiętaj co chcesz powiedzieć. No to ubrudzisz się tym ręcznikiem, ale tak. Potem wycierasz się znowu. I potem jesteś znowu czysty. A ręcznik. I to się tak powtarza. A ręcznik. Przez parę ręcznik też może być brudny. No może być. Czyli w sumie, jak wychodzisz czysty spod prysznica, to właśnie. To i tak się brudzisz. I tak się brudzisz. Bo, no tak. Chyba, że ręcznik byłby idealnie czysty. Pewnie to jest możliwe, nie? No, możliwe. No dobra. Niemożliwe jest sobie ubiedzić się przez ręcznik, no bo tą wodą z nas, która jeszcze jest, możemy się wytrzeć tym ręcznikiem, przez co ta woda, woda wchodzi w ten ręcznik, przez co ten ręcznik się myje. Tak naprawdę. Nie, to tak nie działa. Tak nie działa? To tak nie działa. Tak działa, chłopie. Nie. Ręcznik jest głównie po to, żeby wysuszyć się, prawda? Żeby nie być mokry. Bo dobrze wyszedł. No właśnie, więc wtedy myjemy ten ręcznik, no i się myjemy czysty ciągle. No ma to sens. Albo patrz, mam jeszcze jedną rozkminę. Jak w SpongeBobie ten SpongeBob, co nie, on się wysuszał. On się wysuszał, co nie, jak był mokry, on się wysuszał w jakieś, nie wiem, 5 sekund. A w prawdziwym życiu, no to by się wysuszał, nie wiem, w 2 minuty. A, bo zawsze na filmach tak jest, że wszystko dzieje się szybko, błyskawicznie, prawda, a w to rzeczywistości... Jest to jest takie bóg. To tak, tak. Nie, bo przez tą on jest gąbką, no i on się sam wysusza. Może to już jest gąbką. No bo to po prostu... No ale nasze gąbki, no to też jest gąbka, co nie? No, tak. No bo... Ej, ja mam dodatkową rozkminę. Jaką masz rozkminę? Skojo, czekaj, muszę sobie przypomnieć, idziemy do kolejnej. Dobra, idziemy do kolejnej, tu mam ostatnią rozkminę, a chyba, że potem doda się własne. No. Czy da się wejść do tej samej rzeki dwa razy? To jest bardziej rozkmina trochę dla dorosłych, ale dzieciaki często rozumieją. Powtarzam, czy da się wejść dwa razy do tej samej rzeki? Tak, da się. Da się, tu uważa, że się da. A ty? Tak, wejść. No dobra, ale to już nie jest ta sama rzeka, bo woda przepłynęła. Już to się nie no. Właśnie. Nie no, chyba się skoczysz tylko, no i wtedy tak szybko skaczesz, no bo jesteś ciężki. Więc tak ale szybko nie. Skaczesz się toknie z tej samej wody ciągle. No nie ta sama, bo woda przepłynęła już. Ale nie tak szybko. Już następna jest woda, rozumiesz o co chodzi? Nie, nie tak szybko. No tak, a na przykład skaczesz do rzeki, zanurzysz się, wychodzisz i na przykład i postanawiasz znowu tam wejść, to już te krople wody, które były obok ciebie, co byłeś w wodzie, już popłynęły. Czyli
już. Czyli jakby nie da się wejść do tej samej właśnie, wody. Właśnie. Czyli my wchodzimy do innej wody. Właśnie. Po tej byli inni ludzie. Właśnie. Poszukaj jakiejś rozkminy, a wracając do tej rozkminy, tu chodzi o to, o pewną metaforę życia, że nie da się nigdy wrócić do przeszłości. Czyli w sensie jak czas upływa, jesteście tam coraz starsi, poznajecie coraz bardziej życie, to nie da się nagle wrócić do przeszłości i robić tego samego, co się robiło, bo to już nigdy nie będzie dosłownie to samo, tylko trochę inny. Rozumiesz? Nie, wystarczy. Chyba, że znasz. Jak poszukasz, poszukasz, to będzie na kolejny raz. Moja mi się już przypomniała. Skoro jest pancerz z gąbką, to czemu w niego nie wchodzi woda, jak on mieszka w morzu? To jest na dobra rozmina. Nie wchodzi. Poczekaj. No, to niego nie wchodzi ciągle woda, bo on jest ciągle suchy. A to jest kreskówka, tam jest wszystko możliwe. Ale tu jest niezgodność z rzeczywistością, bo faktycznie, gdyby był namoczony wodą, byłby mokry. No właśnie. I gdyby był w tej wodzie cały czas, to nie mógłby się... Czyli SpongeBob jest tak naprawdę magikiem. Tu akurat Liam pokazuje kolejną rozkminę. Pytanie, jak zachowujesz się w stosunku do osób, których nienawidzisz? Ciekawe. No na przykład masz jakieś coś, masz coś do powiedzenia? Że ja jak... Angelo, nie pij tej wody cały czas. Ale chcemy się pić. Bo ja... Napij się raz porządnie i siedź, bo zasłaniasz nas. Bo ja miałem swojego wroga z... którego nienawidziłem, no. Ale bo potem jakoś, wypiłem. No bo wtedy go tak nienawidziłem, że chciał mi się wstać i go walnąć. O tak, o taką lapę o taką lapę on mutał. Angelo, usiądź, może wystarczy, dobra. Okej. No. Mam jeszcze jedną rozminę. Ale poczekaj, jeszcze nikt się nie powiedział poza tobą. Ty masz coś do powiedzenia na ten temat? Czy... Jak raczej nie okej. Okay. Ty chyba... Ja mam. Jest jedną. Dobra. Czemu koledzy, wyobraźcie sobie, że was ulubiony kolega po prostu jesteście w szkole, co nie? No i potem on przychodzi, no i bije was przez bez powodu. Daję wam lapę o taką. No i wy potem odpowiadacie mu, czemu ty mnie bijesz? No i on po prostu wtedy ucieka. Rozumiem. Ja tak miałem. Dobra, kolejna rozkmina. Okay. Kolejna rozkmina, ale ostatnia na dziś. Chwilę pogadamy o tym i zakończymy. Wyobraź sobie, że twój przyjaciel ubrał się dziś niewyjściowo i właśnie zapytał cię, co sądzisz o jego ubiorze. Co mu powiesz? Zastanówcie się chwilę nad tym. To jest bardzo dobre. Może to rozwinąć. Dlaczego się tak ubrałeś? Właśnie, dobre pytanie. Dlaczego tak się ubrałeś? Ale łatwa. Bo w przyjaźni mówi się wszystko. Jeżeli ktoś ma ubranie źle dobrane, albo nie wiem, śmierdzące, bo nie dobrał ubrania, albo ma dziurę na plecach, to się przyjacielowi mówi, prawda? No. No właśnie. Bo jeżeli nie powiesz z grzeczności, to już nie jesteś jego przyjacielem. No, o to chodzi. Zgadza się? No, o to chodzi. Masz coś do powiedzenia na ten temat, Liam? Ja takiego fajnego kolegę. Wyłączyłeś się, Liam. Bo ty szukasz nowych roślin, a mało uczestniczyć w tych, co są. Ja mam takiego fajnego mega kolegę. My się na przykład pijemy, no i po kilku minutach znowu wracamy do siebie, no i się dalej lubimy. No i to jest prawdziwe. No i mam takiego kolegę fajnego. I to jest prawdziwe koleżeństwo. Ja mam nawet dziewczynę, a wy pewnie nie macie jeszcze. No, to super, ale nie, że się za szybko, trochę zostaw sobie czasu na szaleństwo. Dobra, ja właśnie zbieram pieniądze na pieścionek. O, dobre, zbierasz pieniądze? No, fajnie. Jest macie złoty. Mam pomysł. Mamy linę w domu, więc nie sobie pieścionek. No i coś tam klejem, przykleję coś. Wiecie co, on ma dopiero 8 lat. Dobre. Nieprawda! Już ma 9 prawie. Dobra, w każdym razie możesz też ze sznurka zrobić, z plastiku zrobić, tak? No, nawet mogę wam pokazać, co istnieje.
Dobra, to innym razem pokażę. Dobra! Dobra, olej. W następnym filmie. W następnym filmie. Na razie. Poczekajcie, ostatnia rozkmina ze strony Noriko. No, słucham. Słuchamy. A czemu ty poszedłeś, Lina? Ten. Ale chwilę, poczekaj, chodź jeszcze. Nie. Chyba, że nie chcesz. Ja tu jestem za kamerą. Liam poszedł z tyłu, będzie robił za operatora i zakończy film. Dobra, gdyby alkohol został zdelegalizowany, a trawka zostałaby legalna, to mielibyśmy więcej wspomnień z głodnymi i wściekłymi zamiast pijanymi i złośliwymi. Masz chyba rację, by należało o tym pomyśleć. W każdym razie jedno i drugie jest tak, że to co legalne jest tak jak alkohol, zarabia na tym państwo, czyli po trochu my wszyscy. Poczekaj, a trawka jest nielegalna, czyli zarabia na tym mafia. Prawda, co lepsze to już do oceny dla widzów. Dobra, widzowie, było czekaj, fajnie. Czekaj, odkryłem coś, o czym mogliście zmienić swojego tatę.